Witam Was serdecznie w kolejnym filmiku. Dzisiaj takie moje przemyślenia na temat stylu, mody i tym podobnych tematów. Ja oczywiście wszystko to mówię z poziomu całkowitej amatorki. Ja nie mam tutaj żadnych uprawnień, żeby cokolwiek Wam doradzać, ale wiem, że czuję to, że ten dojrzały wiek, ten czas około 50 i po 50 roku życia jest czasem innym jakościowo od tego, co było. I próbuję tutaj sama dla siebie znaleźć jakieś dobre rozwiązania, zaakceptować nowości, tak jakby umościć się dobrze w tym czasie. I to, co gdzieś tam, do czego dojdę, co sobie przemyślę, to też przy okazji Wam na tym kanale przekazuję. I pierwsza rzecz, której jestem pewna, którą mogę Wam tutaj patrząc prosto w oczy powiedzieć, to jest to, że po 50 roku życia nie ma mowy o konieczności zmiany naszego stylu ubierania. 50 to nie jest czas, po którym ani później. To nie jest czas, kiedykolwiek nie jest taki czas, że mamy się wbić w nobliwe ubrania, w garsonki czy w tym podobne rzeczy. Jeżeli lubimy klasykę, to nośmy ją, ale jeżeli na przykład lubimy styl boho, falbany, zwiewne sukienki, długie suknie do ziemi albo i krótkie, to dlaczego mamy tego nie robić? Jeżeli zawsze byłyśmy rokowymi dziewczynami, no to nie mamy co ściągać naszych glanów czy ubrań z ćwiekami na przykład, bo to jesteśmy my. To wyraża nas, naszą osobowość, naszą niepowtarzalność, naszą tożsamość. Kobieta po 50 roku życia nie znika. Ona jest cały czas tą samą kobietą, która była 10, 20, 30 i więcej lat temu. My troszeczkę inaczej w tej chwili wyrażamy siebie. Inaczej troszeczkę patrzymy na świat, no bo pewne procesy się pozmieniały. Ale my cały czas jesteśmy tymi samymi osobami. I jeżeli udało nam się na przykład znaleźć swój styl do 50 roku życia, to super, trzymajmy się go, nawet jeżeli gdzieś tam w różnych poradnikach czy miejscach czytamy, że to już niekoniecznie wypada i że kobiecie zawsze najlepiej w klasyce. Ja klasykę lubię i klasykę zawsze lubiłam, ale myślę, że gdybym lubiła inny styl i to byłoby coś, co mnie definiuje, sportowy styl, czy właśnie ten, który wcześniej wspomniałam, to nie zmieniłabym go po 50 roku życia ani na milimetr. Drugą rzeczą, którą wiem, że jest nie dla mnie, to wszelkie porady na temat tego, jaki mam kształt ciała, jak się powinnam ubierać, jaki mam, jestem typem urody i jak się powinnam malować, czesać i tak dalej. Słuchajcie, klasyfikacji różnego rodzaju jest mnóstwo. No nawet weźmy sobie tutaj klasyfikację typów urody. Mamy tutaj klasyfikację według pór roku. Mamy tutaj na przykład klasyfikację według Davida Kiba. Mamy tutaj klasyfikację ethereal i tak dalej. Jest naprawdę bardzo dużo. Co więcej, niektóre z nich tak naprawdę nie pokrywają się ze sobą. I teraz, jeżeli słyszycie na przykład coś takiego, że jesteście jabłkiem i nie możecie na przykład zakładać pasków do sukienek, albo na przykład, że macie chłodny typ urody, więc tutaj absolutnie żadnego złota na sobie nie wolno nosić, tak? Czy też nawet, no właśnie, jesteście po 50 i nie wypada nam wozić na przykład lakierów jakichś tam jaskrawych na paznokciach. No dziewczyny, błagam. Myśmy dopiero tak naprawdę zyskały często taką pewność siebie. Dopiero tak naprawdę czujemy, że możemy się realizować, że przestaje nam w jakiś sposób zależeć na opinii innych osób, że naprawdę możemy teraz pokazywać siebie takim, jakim jesteśmy. No i tutaj wtłaczamy się w schematy. Ja nie mówię, że to jest źle, natomiast musimy sobie zdawać też sprawę z tego, że najważniejszą naszą cechą, nas jako kobiet, nas jako ludzi, jest niepowtarzalność, indywidualność. I my właśnie tej niepowtarzalności, indywidualności musimy bronić. Nosić to, co lubimy, nosić to, co nas wyraża i cieszyć się tym, że dochodzimy do takiej prawdy bardzo często dopiero w tym wieku. Niektóre osoby mogą to robić wcześniej. Tak a propos, tu mi się teraz właśnie nasuwa na myśl Racka. Ja bardzo lubię kanał Rackiej i oglądałam jej wcześniejszy filmik, gdzie ona zaczynała właściwie od tego, kiedy radziła tam. Jesteś tam wróżką, tak się ubieraj, jesteś jabłkiem, tak się ubieraj, tak masz dobierać rzeczy, tak masz tutaj ubierać torebki i tak dalej. A w tej chwili ona mówi, zakładam boyfriendy.
Chociaż te boyfriendy masakrują moją figurę, ale ja je uwielbiam, ja je kocham nosić i dlatego je noszę. I o to właśnie chodzi, żebyśmy my nosiły to, co chcemy, to, co sprawia nam przyjemność i to, co podkreśla naszą wielką indywidualność. Bo poczucie własnej indywidualności, pokazanie siebie, pokazanie własnej niepowtarzalności i cechy, które ułatwiają pokazanie tej niepowtarzalności, to jest naprawdę bardzo ważna część w naszym życiu. Ja nie wiem, czy Wy też tak macie, ale czasami patrzę na jakieś kobiety, na całe grupy kobiet i mam wrażenie, że są siostry, a tak naprawdę wyglądają identycznie, tak? Niemal czasami jak bliźniaczki. I właśnie o to chodzi, żebyśmy my nie stały się taką armią bliźniaczek, bo możliwe, że zatracimy to, co jest dla nas najważniejsze. Niepowtarzalność i poczucie tej naszej wyjątkowości, niepowtarzalności. I to moim zdaniem jest też przy okazji coś, co składa się na poczucie własnego stylu. Ja wiem, jaki jest mój styl, bo ja wiem, co ja lubię nosić. Ja wiem, czym ja się wyrażam, ja wiem, co ja tym stylem komunikuję, a nie, czy mi tam ten pasek w talii pasuje na przykład, czy nie. Tak a propos, to czasem mogą być zupełnie porady takie, które możemy inaczej podać i zinterpretować, tak? Bo na przykład, jeżeli faktycznie jesteście, macie figurę gruszki, macie figurę jabłka i założycie ten pasek w talii i wystarczy, że założycie do niego na przykład marynarkę, ukryjecie pewne rzeczy, ten pasek w talii może być. Jeżeli macie na przykład chłodne typ urody, no i na przykład nosicie tutaj ciepłe ubrania, to wystarczy dodać do nich coś oziębiającego, nie wiem, srebrną biżuterię na przykład, czy coś, co tutaj dynda nam przy uszach, czy rozświetla naszą twarz. I już. Nie chodzi tutaj o to, żeby łapnąć wszystkie zasady, zakazy, nakazy, ale o to, żeby spojrzeć na siebie w lustro, przyjrzeć się sobie i przemyśleć, czy faktycznie lubię to nosić, czy chcę to nosić i czy wyglądam w tym dobrze. Ale są też moim zdaniem pewne błędy, które my, kobiety dojrzałe, popełniamy w tej dziedzinie mody i stylu. I ja zidentyfikowałam takie trzy rodzaje błędów i właśnie o nich chcę Wam dzisiaj powiedzieć. Pierwsza rzecz to jest noszenie oversize'owych rzeczy. Nam się tak często wydaje, że jak my założymy sobie szeroką spódnicę, na to szeroki żakiet, a zapniemy tu się jeszcze pod szyją, to będziemy wyglądały na przykład szczuplej. Albo gdzieś tam ukryjemy pewne mankamenty, figury, które najczęściej według nas posiadamy. Często jest tak, że my to widzimy, otoczenie tego nie widzi. I to jest okej. Okay. Dzisiejsza moda sprzyja noszeniu oversize'ów, tak? Ubrania obszerne są tutaj dobrze przyjmowane. No jesteśmy tutaj woki, jesteśmy tutaj w trendach. Ale to, co ja zawsze mówię, że oversize to jest taki krój, który wymaga zastosowania pewnych zabiegów, żeby nie było takiego efektu, wiecie, jak mają starsze panie, proste, długie spódnice do połowy łydki i wielkie tutaj żakiety z poduszkami na ramionach i jeszcze czasami chustka zawinięta na szyję. Wymaga na przykład tego, żebyśmy odsłoniły pewne części ciała, albo pewne fragmenty naszego ciała, albo dodały jakieś drobiazgi do naszego ciała, do stroju naszego podkreślającego ciało, żeby pokazać, że pod tym oversize'em jest proporcjonalna kobieca sylwetka. Na przykład wystarczy do oversize'owej marynarki założyć jakiś dół, który jest bardziej dopasowany. Albo na przykład do oversize'owego dołu założyć lekko dopasowaną marynarkę albo górę. Nie mówię o obcisłych mocno, ale właśnie o takich lekko dopasowanych. Albo na przykład ubieranie oversize'owych rzeczy, ale z dobrych jakościowo i miękkich materiałów. Zupełnie inaczej wygląda na przykład marynarka zrobiona z wełny albo z takiego wysokogatunkowego materiału, ale nie sztywnego, niż sztywny uniform. W tym sztywnym uniformie zgubią się na przykład nasze kręgłości, które nie są tutaj absolutnie niczym złym, tak? Żeby pokazywać je, czy z nas nawet do tego dąży. Właśnie zorientowałam się teraz, że nie włączyłam chyba lampy do nagrywania, także robię to teraz.
Drugą rzeczą, którą myślę, że jest również ważna, a o której my często zapominamy, to jest to, że proporcje naszego ciała zmieniają się często wraz z wiekiem, nawet jeżeli nie zmienia się nasza waga, albo zmienia się bardzo niewiele. I też myślę, że my dobrze, jeżeli do tych naszych proporcji dopasujemy w jakiś sposób nasze ubranie i wcale nie dlatego nawet, żeby dobrze wyglądać, ale żeby dobrze się czuć, bo często jest tak, że jak coś tam nas uwiera w pewnych miejscach, albo w różnych miejscach jest tam na przykład za dużo tego materiału, barszczy się ten materiał, no to powoduje to też takie często gorsze samopoczucie, przynajmniej u mnie tak jest. I trzecią rzeczą, którą też zauważyłam, którą musimy sobie w jakiś sposób też zredukować, to jest sprawdzenie, czy nie potrzebujemy czasami innego rozmiaru biustonosza. Tak? Bielizny tutaj naszej górnej. Dlatego, że wraz z wiekiem ten proces zaczyna się już w okresie klimakterium, ale po menopauzie na pewno go też u siebie zauważacie, większość przynajmniej z Was, to jest zmiana struktury piersi. Mamy coraz więcej tkanki tłuszczowej, a mamy mniej tkanki gruczołowej. To jest akurat dobrze, na przykład dla kobiet, które mają mastopatyczne piersi, które no, zauważają, że o wiele łatwiej im na przykład wyczuć tam jakieś nieprawidłowości ewentualne, ale to też sprzyja temu, że nie możemy, czy powoduje to, że nie powinniśmy nosić tę samą bieliznę, takiego samego rozmiaru naszych miseczek, naszego obwodu tutaj w biuście przez całe lata. Dobrze by było tak około właśnie tego wieku takiego, powiedzmy, około menopauzalnego, sprawdzić sobie, czy nasza sylwetka także w tym wymiarze się zmieniła i później, myślę, że dobrze tak co roku, niektórzy mówią nawet, że dobrze co pół roku powtarzać sobie takie obliczenia, sprawdzać sobie to albo u jakiejś dobrej breastfeederki, która zajmuje się tutaj dobieraniem biustonoszy, albo jeżeli też kupujecie te biustonosze na przykład w jakichś sklepach specjalistycznych, które też mają taką usługę pomocy przy doborze. To jest też ważne nie tylko jakby dla tego, żeby nasz biust prezentował się tutaj dobrze, żeby nas nic nie uciskało, nie powodowało naszego dyskomfortu także i też, żeby nie zniekształcało nasze sylwetki, ponieważ na przykład, jeżeli macie biustonosz, który wydaje się Wam troszkę za duży, to często robicie tak, ja też tak robiłam, robię, teraz już nie robię, bo mam, myślę, że dobrze dobrane tę bieliznę od kilku lat, że sobie po prostu wkracam te ramiączka, no idzie do góry, jest ok. Ale to może powodować na przykład, że nasza sylwetka lekko pochyla się tutaj ku przodowi, a potem przy okazji jeszcze oprócz tego, że gorzej to wygląda, no to też mamy bóle pleców i inne jeszcze dolegliwości, które nie wiążemy zupełnie z tym, że mamy na przykład nieprawidłowo dobraną bieliznę. I to myślę, że jest taka też rzecz, którą trzeba sobie, którą warto sobie gdzieś tam zauważyć i sprawdzić. Może być tak, że firma, której wy kupujecie, sklep, którą kupujecie, producent, który robi wasze, produkuje wasze biustonosze, na przykład nie ma takiego biustonosza, który zapewni tutaj spokojnie waszych potrzeb, tutaj przy zmieniającej się gdzieś tam sylwetce, więc wtedy po prostu poszukajmy sobie innej firmy, innego miejsca. Tak? Zmieńmy ten nasz nawyk. Cieszę się bardzo, że jesteście, cieszę się bardzo, że przybywacie, cieszę się, że komentujecie, dziękuję za łapki w górę, dużo ich było pod poprzednim filmikiem, także myślę, że tego typu filmiki też są tutaj przez Was pożądane i ja bym też między innymi tutaj w tym kierunku chciała iść, ale mam też tutaj różne inne pomysły, które tylko czas i możliwości różnego rodzaju tutaj w moim prywatnym życiu pozwolą, będę chciała nagrywać. Cieszę się, że jesteście. Dziękuję za to, że oglądaliście ten filmik i do zobaczenia następnym razem.